czy na koniec, czy w trakcie. Miasta, pod imprezy i stref poszczególnych części
zgrane, że są strefy, strefy przestrzeni miejskiej. To jest ośrodek komunikacyjny. Tutaj zaczyna się jakaś strefa relaksu, odpoczynku. Jest ona jest zagłębiona w stosunku do powierzchni całości, całego placu. Obniżenie terenu stwarza taką enklawę, dającą wrażenie odcięcia się od strefy miasta. Dodatkowo podkreśla główną oś kompozycyjną. Tak to wygląda w widokach, z detalem. Tutaj kolejne kierunki dają nam jakby idziemy tutaj w kierunku kościoła, gdzie część posadzki jest wyciągnięta do góry. Stojąc i patrząc w kierunku kościoła mamy wrażenie, że właśnie nasza oś kompozycyjna, nasz wzrok kierowany jest w tym ważnym, do tego ważnego miejsca, do tego punktu. Także tutaj przecinają się wszystkie osie kompozycyjne placu, które wygenerowały jakby dominantę taki formalnie ważny dla tego placu, który podkreślony później zostaje fontanną i takim małym detalem architektury. Tutaj to widzimy. Również forma przystanku, miejsce przystanku zostało wyznaczone wcześniej w całym projekcie Centralnego Układu Komunikacyjnego. My tutaj formą staramy się podkreślić kompozycję, podkreślić oś i nadal dążąc do tego kompozycji, która pociąga nas, nasz wzrok w kierunku kościoła. Tak ten przystanek będzie wyglądał. Teraz pokażemy kilka takich ujęć, jak wygląda to, jak wyglądają te przestrzenie już zrealizowane w różnych miastach Europy, w różnych miejscach, no nie tylko Europy, bo i świata, ale zazwyczaj oczywiście odnosimy się do przestrzeni miejskiej, do przestrzeni placu, bo wiadomo, że otaczająca część jest inna. Tak wygląda nasz plac, czyli przestrzeń, ustawiamy na przestrzeń, która będzie później funkcjonalnie działała jako promocja miasta. Stawiamy także na relaks, na odpoczynek. Kolejnym hasłem jest przestronność, także dostępność placu dla wszystkich, nie tylko dla jakby każdej grupy wiekowej. U nas tak to miejsce będzie wyglądało. Jest to właśnie, to się można znaleźć tutaj na naszym rynku, który jest dostępny. I on musi być mniejszy. Tak mniej więcej wygląda płyta. Tak wygląda to. U Was tu oczywiście mają inny format, jest to taki przykładowy zdjęcie, jest to nowa realizacja, ale bez przeczytać na to, proszę przyjechać do znowu. Zobaczmy tutaj ręki określone jedną rzeczą, to one spadły w przestrzeni wyrównane z wszystkim. Charakterystyczne dla tego placu. Jakby się tam szybko, tam nie masz. Tego placu. Także tutaj nie zauważyłem tego. Myślę, że w takim miejscu nie może się robić bez takiego punktu. Rozumiem, tutaj Pana pytanie, to było już poruszone na wcześniejszych naszych spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miasta, także ustalenia, jak zostały uczynione na ten temat, to są takie, że miasto zapewni tutaj w rejonie tego placu taką toaletę miejską i to jest wszystko już po stronie miasta, a my jako projektanci nie zajmujemy się tym tematem. Tak, tak. Mówimy tutaj o miejscu w pobliżu tego placu, ponieważ naszym zdaniem umiejscowienie toalety miejskiej w tak reprezentacyjnej części miasta byłoby błędem. Ja rozumiem, że tutaj wcześniej i teraz cały czas znajduje się taka toaleta, no ale plac dla toalety to chyba nie jest tak aż
wcześniejsze ustalenia. Jakie, to oczywiście było tematem jakichś tutaj naszych.